oddajmy głos prawu. Tak długo domagaliśmy się państwa praworządnego, że jak wreszcie je mamy, to stosujmy się do tego. Wyroki sądów, bo to dwa już wyroki, ten ostatni był oczywisty, zostali skazani. No jest już z nami, a przede wszystkim z państwem u siebie w studiu. Tak. Bogusław Wołoszański, poseł. Dziękuję. Dlatego tak, o polityce pewnie też przyjdzie nam porozmawiać, no ale przede wszystkim tu widzieliśmy zapowiedź programu. No, kolejnego programu Wołoszański. Stęskni się pan za swoimi widzami, wraca z formatem. No już wróciłem, bo to już jest chyba czwarty program tutaj na antenie Super Expressu. Ja tylko przypomnę, to poinformuję. W tą niedzielę o 20:00 kolejny odcinek. Zgadza się, tak. Dzień dobry państwu. I co będzie? Drony widzieliśmy. Drony. Staram się, żeby te moje programy były takim komentarzem dla tego, co się na świecie dzieje i w Polsce również. Chociaż przyznam się, że bardziej ciekawi mnie pod względem techniki, technologii, to, co dzieje się na świecie. Polskie wojska ma na szczęście już drony, bo one się okazały niesłychanie skuteczną, wręcz bohaterską bronią, która daje Ukrainie no, pewną przewagę nad potężnym wrogiem, nad Rosją. To jest w ogóle ciekawe, jaką karierę, że się tak wyrażę, drony zrobiły, bo ja pamiętam jeszcze parę lat temu, wiele bardzo krytycznych głosów pojawiło się, kiedy Amerykanie zaczęli stosować, widzieliśmy te predatory w Iraku, potem były wręcz krytykowane przez wiele środowisk działania w Jemenie, które no, tam jakby z punktu widzenia mieszkańców Jemenu były czymś absolutnie koszmarnym i okropnym, że te samoloty cały czas im nad głową latały. A Amerykanie to tam, że to super nowoczesna technologia, która pozwala na bardzo dokładne ataki, no ale te ataki nie zawsze były takie dokładne, nie zawsze ginęli w nich terroryści. I długo się wydawało, że to będzie taka raczej no, ponury sygnał takiej technologicznej przewagi pierwszego świata nad światem trzecim i też jego dominacji, ale chyba Ukraina odczarowała tą ponurą historię dronów. Drony mają jedną ogromnie ważną cechę. Są tanie. Samolot bojowy kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. Czołg podobnie. W związku z czym produkcja dronów jest tania. I każde państwo te drony może mieć. Oczywiście te państwa najpotężniejsze, takie jak Stany Zjednoczone, mają drony bardzo rozbudowane, bardzo nowoczesne. No i w ten sposób mogą uzyskiwać przewagę. No tak, ale tą przewagę łatwo też zrobić z drugiej strony, no bo z kolei właśnie pan mówi tanie i tu mamy problem. No Irańczycy są w stanie te drony swoje, te szachidy produkować jakieś po prostu śmieszne pieniądze, dlatego ruskie mogą ich dowolną praktycznie ilość wysyłać na ukraińskie pozycje. I to robią i zmasowane ataki za pomocą dronów są w tej chwili przekleństwem ukraińskich miast, no ale to jest wojna. To jest wojna, o której to będzie pierwszy odcinek, ale nie jedyny. Jak rozumiem, temat jest na tyle bogaty, że będzie chciał go pan poruszyć w kilku odcinkach. W dwóch odcinkach. Pierwszy jest poświęcony bardzo dawnej już historii dronów, bo właśnie kiedy drony się zaczęły? Czy sterowce, te wielkie latające balony posuwające się z prędkością 100 km na godzinę można uznać za pierwsze drony? Okazuje się, że były prowadzone próby, przerwane, uzbrojenia sterowców w rakiety zdalnie, czy bomby szybujące, zdalnie sterowane z gondoli za pomocą przewodów. Z gondoli sterowca można było naprowadzać taką bombę szybującą dokładnie na cel. To się nie udało, nie zmieścili się w czasie I wojny światowej. Co ciekawe, traktat wersalski, który rozbroił Niemcy i zakazał im zbrojeń, nie pozwalał na budowę wojsk pancernych, lotnictwa bojowego i tak dalej, nie przewidział rozwoju techniki.
i nikt nie ograniczał rozwoju dronów. W związku z czym właściwie przez cały okres międzywojenny Niemcy prowadzili próby, badania i rozwijali właśnie drony. Ale tak na dobrą sprawę, drony pojawiły się na świecie i zaczęły być używane w takiej wersji bojowej. Wcześniej były jako rozpoznawcze. Na początku lat 70. i był to wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izraelska firma wyprodukowała do dzisiaj używane wspólnie z Amerykanami drony Mastiff. Bardzo groźne, bardzo nowoczesne. Domyślam się, że cały czas udoskonalane. Ja już się po naszej poprzedniej rozmowie nauczyłem, żeby absolutnie nie starać się wchodzić panu w słowo, bo zaraz się cały czat burzy, że nie przerywaj, daj posłuchać i tak dalej. Dlatego ja się też zawsze zasłucham, no bo to... Dziękuję. To jest zawsze przyjemność słuchać, jak pan to wszystko opowiada. Natomiast no, trochę muszę tu nie tyle wejść, no bo czekam, aż pan skończy. Ale no nie chcę, żeby pan tu u mnie w studiu opowiedział wszystko to, co zaraz będzie w programie. Dlatego chciałbym też, żebyśmy trochę... Ale dużo więcej będzie w programie. Jednak program trwa 20 minut. Co więcej, strona ilustracyjna programu jest w rękach kolegów, którzy są znakomitymi wykonawcami tego, więc urokiem tego programu będzie strona ilustracyjna i tak jak widzieliśmy tutaj w takiej krótkiej zapowiedzi, pokazanie tych dronów. Akurat tutaj był Predator, taki najsłynniejszy amerykański i najbardziej zaawansowany dron, który jest w tej chwili już pod strachem. Ja opowiadałem sytuację, którą mi opowiedzieli będący w Iraku polscy oficerowie, jak to dron uratował ich bazę Babylon przed ostrzałem moździerzowym ze strony irackich rebeliantów. Proszę sobie wyobrazić, że już drugi wystrzelony pocisk, czy może nawet pierwszy był niecelny, został wykryty przez radary. Radary odtworzyły jego trajektorię, która wskazywała miejsce, z którego to miejsca ten pocisk został wystrzelony. Okazało się, że było to boisko szkolne szkoły przy meczecie. Nasze dowództwo poprosiło Amerykanów o rozwiązanie tego problemu. Amerykanie skierowali drona w to miejsce wskazane przez radar. Prawdopodobnie był to Predator. Operator Predatora odczekał, aż z pobliskiej szkoły wyjdzie Irakijczyk niosący kolejny pocisk do moździerza i kiedy już zbliżył się do tego moździerza, wtedy Predator odpalił rakietę. Myślę, że jestem pierwszym człowiekiem, który w sposób publiczny zdradza, co stało się. Dlatego, że Irakijczycy byli przekonani, że to eksplodował pocisk niesiony przez żołnierza irakijskiego. No tak, to w jaki sposób Amerykanie te drony potrafili tam wykorzystać, to było coś niesamowitego, ale jeszcze bardziej podziwiamy to, jak i świetny użytek z dronów robi armia ukraińska. Zresztą często słyszeliśmy, że chociaż w tej wojnie no, nie będzie żadnych game changerów, nie będzie żadnej broni ostatecznej, która rozwiąże, no ale chyba największą karierę zrobiły, że tak powiem, drony, a przede wszystkim Bajraktary. Bajraktary tak okazały się ogromnie skutecznym, bardzo dobrym narzędziem wojny i bardzo pomagają Ukraińcom. No ale Rosjanie, którzy prawdopodobnie wyczerpali szybko swoje zapasy, no, odwołali się do Irańczyków, do Iranu, żeby wspomóc ich arsenały, swój arsenał. Ale o tej wojnie i o tym wszystkim będzie u pana w programie, ale ja chciałem jeszcze wykorzystać fakt, że no właśnie, od paru miesięcy jest pan w okopach wojny polsko-polskiej jako poseł. Oglądał pan na pewno wczoraj, jak wychodzili z więzienia panowie Wąsik i Kamiński. Słyszał pan te... To mój obowiązek. Tak, słyszał pan te okrzyki. Jak pan ocenia tę decyzję prezydenta? No cóż, mogę to oceniać tak, jak powinien to oceniać prawnik. Panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. W prerogatywach prezydenta jest możliwość ułaskawienia ich, to już powtórnego. No i prezydent to zrobił. Myślę, że działał przede wszystkim interes partyjny, a nie interes państwa, praworządności.
No ale wyszli na wolność, na pewno bardzo się z tego cieszą, bo pobyt w więzieniu do przyjemności nie należy. Ja mówię to jakby z własnych doświadczeń, nie byłem w więzieniu, natomiast wiele programów realizowałem w więzieniach, tych takich bardziej zabytkowych na Śląsku i wiem, jaka to jest straszna kara. A jak się pan szykuje do dnia jutrzejszego? Spodziewa się pan dużej awantury w Sejmie? No bo jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało tych panów wprowadzić na salę sejmową, argumentując, że są posłami na Sejm. No ale widziałem już właśnie pańskim zdaniem, oni są posłami czy cywilami? Oddajmy głos prawu. Tak długo domagaliśmy się państwa praworządnego, że jak wreszcie je mamy, to stosujmy się do tego. Wyroki sądów, bo to dwa już wyroki, ten ostatni był oczywisty, zostali skazani. Na podstawie tego marszałek Hołownia pozbawił ich mandatu, bo prawo mówi jednoznacznie, człowiek skażany prawomocnym wyrokiem sądu nie może być posłem. No więc albo się do tego stosujemy, no albo mamy zawieruchę w Polsce. Więc wolałbym, żebyśmy się jednak stosowali i słuchali prawa, zwłaszcza jeżeli za tym prawem stoją takie autorytety jak minister Bodnar, który zyskał ogromne uznanie jako rzecznik praw obywatelskich i wierny jest swojemu posłaniu. Wczoraj słuchałem byłego szefa wielu ważnych organizacji, i który powiedział, że to jest straszne dla prezydenta, że prezydent jakby idzie pod prąd, przeciwko prawu. No ale to jest nie tylko prawo, ale i również polityka. No tak. Panie pośle, żeby przeprowadzić to, co pan mówi, czyli jakby to trzeba będzie tych panów jutro nie wpuścić na salę sejmową, co może się skończyć no, dosyć poważną awanturą. No, już widzieliśmy, co się... ja nie muszę panu mówić, pan tam był, siedział pan w ławach sejmowych, co się działo, kiedy panowie Wąsik i z Kamińskim zostali zatrzymani i przewiezieni do cel. No i widziałem gest pana Kamińskiego, który się okazał no, proroczym gestem. Tylko szkoda, że był skierowany w stronę prezydium Sejmu. Już lepiej, gdyby to skierował w naszą stronę, czyli Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli nie będziemy przestrzegać prawa, to wprowadzimy chaos prawny. To niewykluczone, że inni więźniowie też będą się domagać. Oni wyszli, oni skazani wyszli na wolność, a my zostaliśmy skazani za przestępstwa mniejszej wagi. Też chcemy wyjść na wolność. Jeżeli nie, no to się zaczną bunty w więzieniach. To czarny scenariusz. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale pytanie, czy służba więzienna przygotowuje się na taką ewentualność. Pan tu mówił właśnie, zresztą mówiłem, to wszyscy to wiemy i wszyscy pana za to podziwiamy, jak bardzo pan fascynuje się historią czy wojskowości, czy służb specjalnych i też technologii w tym wykorzystywanych. No chyba nie miał pan nigdy okazji w żadnym programie mierzyć się z czymś tak rozbudowanym i przerażającym jak system Pegasus. Nie, bo to był oczywiście system tajny i tak na dobrą sprawę wiemy, że to jest program komputerowy, który rozbija wszystkie zabezpieczenia. Szkoda, że ten system stworzony do walki z przestępcami, groźnymi przestępcami, terrorystami. Czyli właśnie tu się trochę drony kłaniają, bo tak jak drony miały służyć do walki z terroryzmem, tak Pegasus też powinien służyć do walki z terroryzmem. Okazało się, że nie, tylko że Pegasus służył do walki z opozycją. No ale to już temat następnej komisji, która tym się zajmie i mam nadzieję, że dowiemy się wielu niezwykle ważnych i niezwykle ciekawych historii związanych z wykorzystaniem Pegasusa przeciwko własnym obywatelom, spokojnym, praworządnym ludziom. No właśnie, czy pan, jak patrzymy na to, co się dzieje, no mamy tu już, to nie jest żaden eufemizm, nowość, wielokrotnie o tym mówiliśmy, wojna, która w Polsce się toczy. No pan wiele wojen obserwował, o wielu nam opowiadał, tłumaczył pan nam wiele wojen. Jak wiele z konfliktów
zakończyło się po prostu pokojowymi rozmowami, a w jak wielu trzeba było jednak, żeby wojna się skończyła, doprowadzić do zwycięstwa którejś ze stron? Pokojowe rozwiązania następowały wówczas, kiedy co najmniej jedna strona była już bardzo wyczerpana. Wyczerpana, to znaczy poniosła ogromne straty w ludziach, w materii, w miastach. I to obserwujemy na Ukrainie. To jest cel działania Putina. Właśnie wymęczyć Ukraińców, zmusić ich do uległości. Dlatego bombarduje miasta, dlatego w tych miastach giną niewinni ludzie, giną dzieci. Taka jest wojna, ale taka była wojna. Myślałem, że już te doświadczenia, zwłaszcza z ostatniej wojny, II wojny światowej, no, sprawa obozów, Holokaustu, już zmieniła świat, że ludzie patrzą inaczej na zbrodnie. Nie są w stanie zaakceptować czy usprawiedliwić zbrodni. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że w dalszym ciągu stoimy przed zbrodniami, no w tym wypadku Putina i Rosjan. Czy w pańskiej ocenie wojna ukraińska jest jeszcze do wygrania przez stronę ukraińską? To niemożliwe. Z bólem serca mówię, że to niemożliwe. Z jednej strony jest potęga Rosja. Pod każdym względem potęga, jeżeli porównamy arsenały Rosji i Ukrainy, to Ukraina jeszcze walczy, ale tylko dlatego, że była wspierana tak dzielnie również przez nas. Udział Polski jest bardzo chwalebny. To przecież Ukraina walczy za nas. Ukraina powstrzymuje Putina. Nie wiemy, co by się stało, gdyby jednak nie ta pomoc i podtrzymywanie Ukraińców, którzy skupili na sobie wściekłość Putina. Przyjmują wszystkie ciosy z wielką odwagą i kiedy słyszę głosy, że a po co nam to, a po co my wspieramy Ukrainę, to myślę sobie, no, wspieramy dlatego, że lepiej wspierać niż wysyłać naszych żołnierzy, naszych obywateli, żeby krwawili i byli zabijani. Ukraina walczy również o Polskę. Dobrze byłoby, gdybyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Ale tak jak pan mówi, to zdaje się być walka skazana na porażkę. Potencjał, różnica potencjałów jest tak gigantyczna. Tym bardziej, że pojawiają się no, takie złe sygnały. Jeżeli wygra Trump w Stanach Zjednoczonych, to niewykluczone, że on wycofa wsparcie amerykańskie. No ale to już jest takie zbyt science fiction. Ale takie niebezpieczeństwo istnieje. Dopóki Ukraina jest wspierana przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, to jest ważne, bo przecież my jesteśmy tym państwem granicznym, to będzie walczyła. Właśnie już słyszę, że już w zasadzie powinniśmy o sobie myśleć nie tyle jako o państwie granicznym, co o państwie frontowym. No tak, biorąc pod uwagę, że ta wojna się toczy, tylko że trochę dalej na wschód, na szczęście dla nas, ale nie wiadomo, jak szybko może jednak granicę przekroczyć. No i tu w pierwszej części mojego programu słyszałem to od posła Prawa i Sprawiedliwości i wcale się nie dziwię, jak od pana usłyszę to samo, tylko z zupełnie jakby drugiej strony, że w warunkach tego zagrożenia no nie możemy pogłębiać chaosu prawnego w Polsce. Nie powinniśmy tego robić, bo tak długo walczyliśmy o prawo, że wreszcie, kiedy je mamy, że wreszcie, kiedy w tym najważniejszym dla prawa urzędzie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jeszcze, bo to ma być rozdzielone, wreszcie jest człowiek, który darzony jest powszechnym szacunkiem, który jest bardzo wyważony, który jest świetnym prawnikiem, który doskonale rozumie, czym jest prawo dla państwa i dla obywateli. No, dobrze byłoby nie tracić tego. Dobrze, no... Bogusław Wołoszański, poseł na Sejm, no ale przede wszystkim legenda telewizji, autor świetnych programów telewizyjnych, w tym programu na kanale Super Ekspresu. I ta wojna według Wołoszańskiego już w tą niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszam, ale w zasadzie nie muszę ja. Niech proszę, to z tego studia pan nadaje, to są pańscy widzowie, proszę ich zapraszać. Znakomite studio, świetna scenografia, to zapowiem kolejny odcinek. To będzie Zabić Amerykę. Napisałem taką książkę, w której zastanawiałem się, dlaczego Hitler, który podbił niemalże, albo zniewolił niemalże całą Europę, wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym.
państwo za oceanem, a Hitler nie miał żadnych możliwości, żeby ten ocean pokonać. Nie miał samolotów, które przeleciałyby przez Atlantyk i mogły zaatakować Stany Zjednoczone, niszczyć amerykański przemysł. Dlaczego tę wojnę wypowiedział? Mam odpowiedź na to, ale tę odpowiedź przedstawię Państwu w kolejnym odcinku Wojna według Wołoszańskiego. Czekamy na to wszyscy niecierpliwie w każdą niedzielę o 20:00. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W studiu. Dziękuję.